W ramach leczenia się z pedagogiki wstydu dzisiaj proponuję króciutko o Łodzi, z czego Łódź może być dumna. Na pierwszy ogień wspaniały łódzki ginekolog-położnik, profesor Włodzimierz Fiałkowski. W zeszłym roku, 15 lutego, było 20-lecie jego śmierci. Profesor Fiałkowski zasłynął jako twórca tzw. polskiej szkoły rodzenia, przygotowanie w parach do porodu, dobrze urodzone dziecko, psychoprofilaktyka w czasie porodu, która miała pomóc dobrze rozegrać poród i dobrze, korzystnie ze względu na mamę i dobrze, korzystnie ze względu na dziecko, z udziałem aktywnym tatusia, który też się angażował w ten poród. Profesor Fiałkowski jednoznacznie, otwarcie bronił prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, co zaskutkowało zastopowaniem przez jakiś czas jego kariery naukowej. Na szczęście później udało się to pokonać, ale był jako obrońca życia niezmordowany. Wychował kolejne pokolenia i absolwentów szkoły rodzenia łódzkiej, ale też przygotowywał kadrę do następnych szkół rodzenia powstających w różnych miejscach Polski, m.in. szkoły rodzenia w Szczecinie. Podobnie jak profesor Wanda Pułtawska, Włodzimierz Fiałkowski współpracował z Janem Pawłem II w ramach Papieskiej Rady do Spraw Rodziny. Wspaniały mieszkaniec Łodzi. I następna łódzka gigantka, położna Stanisława Leszczyńska, służebnica Boża, zasłynęła tym, że kiedy została sama więźniarką w KL Auschwitz, w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, podobnie zresztą jak jej córka, udało jej się przemycić do obozu jej dokumenty poświadczające, że jest położną, i dzięki temu kobiety, które były przywożone i więzione przez Niemców w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, obecnym Oświęcim, w czasie, te, które spodziewały się dziecka, mogły przy Stanisławie Leszczyńskiej ten poród odbywać w strasznych warunkach, bardzo trudnych obozowych warunkach, ale ogromna troskliwość, jak najprawdziwsza, najlepsza matka, z jednej strony profesjonalne podejście, a z drugiej strony piękne ludzkie traktowanie matki rodzącego się dziecka, zdumiewało nawet niemiecką kadrę obozu fakt, że perfekcyjnie prowadziła porody i mimo strasznych warunków ani jeden z porodów 3000 nie zakończył się zgonem matki czy dziecka, tak zwanym niepowodzeniem położniczym. Stanisława Leszczyńska zasłynęła, podobnie jak profesor Włodzimierz Fiałkowski, taką niezłomną postawą, jeśli chodzi o obronę życia ludzkiego od poczęcia. I kiedy dostała rozkaz dr Mengele, który sam robił pseudomedyczne eksperymenty w KL Auschwitz, kiedy dostała rozkaz, że musi zabijać dzieci, które się rodzą, powiedziała absolutnie nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Ryzykowała, że zostanie zastrzelona na miejscu, ale niemiecki oprawca nie odważył się tego zrobić. Jemu ta krucha, drobna kobieta, Polka, łodzianka, również zaimponowała swoją postawą. To kolejna wspaniała postać łódzka. No i jeszcze Faustyna Kowalska, święta, ale wcześniej jako Helena znana w świecie. Miała, zanim poszła do zakonu, miała czas, kiedy pracowała w jednej z łódzkich rodzin jako pomoc domowa, jako służba. I właśnie mieszkając w Łodzi, pracując w Łodzi, raz w czasie pobytu na zabawie zobaczyła Pana Jezusa umęczonego, takiego storturowanego, który wezwał ją i przynaglał do tego, żeby zostawiła świat i udała się do zakonu. Przejęta tym wydarzeniem w środku dnia, w środku zabawy, Helena, pozorując ból głowy, opuściła zabawę, udała się pospiesznie do jednego z łódzkich kościołów i tam, modląc się, jeszcze raz widziała Jezusa i słyszała Jego przynaglenie, żeby natychmiast udała się do Warszawy, a tam będzie dalej pokierowana, w jaki sposób ma trafić do klasztoru. I tak właśnie zrobiła. Więc Łódź jako bardzo ważne miejsce, gdzie ta życiowa decyzja została podjęta pod wpływem przynaglania Jezusa. Także ta
Droga, która zaprowadziła do bycia sekretarką Bożego Miłosierdzia, można powiedzieć, zaczęła się w Łodzi. Jedno polskie miasto, Łódź. I takie postaci. Helena Kowalska, późniejsza święta, Faustyna, Stanisława Leszczyńska, miejmy nadzieję, że już wkrótce również beatyfikowana będzie, i profesor Włodzimierz Fijałkowski. Brawo, Łódź!